Jest czwartek, 1 grudnia. Królestwo Boże w nas ogłaszamy, Królestwo Boże w nas ogłaszamy, Królestwo Boże w nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest. Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, znani powstają. Pomyśl o tym, że Jezus traktuje Cię jak partnera. Dlatego czasem możesz usłyszeć od Niego słowa trudne i wymagające. Wszechmogący Bóg zaprasza Cię do wspólnej drogi, do wspólnego procesu budowania Królestwa Bożego. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest. Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, zmarli powstają, by żyć. Ubogim głosimy tę dobrą nowinę. Jezus jest królem. Amen. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Jest wiele momentów, kiedy Jezus nie kieruje swoich słów do wszystkich, lecz do wybranego grona uczniów. Tak jest również dzisiaj. Nie każdy jest w stanie usłyszeć i przyjąć pełną prawdę. Czasem trzeba do niej dojrzeć. Jezus zaprasza uczniów, swoich apostołów, do relacji przyjacielskiej, partnerskiej, podczas gdy do tłumów mówi w przypowieściach, z najbliższymi chce mówić otwarcie. Słuchając Jezusa, wolisz być częścią tłumu? Czy może przeciwnie, masz chęć nawiązania z Nim indywidualnej więzi? Tylko osoba traktowana na równi może w pełni utożsamić się z perspektywą, którą roztacza Jezus. On, Bóg, chce dać człowiekowi swobodną przestrzeń wyboru. Pragnie, by ci, którzy Go słuchają, czuli się wolni w podejmowanych decyzjach. To zakłada także możliwość odrzucenia Jego propozycji. Czy patrząc dziś na pragnienia swojego serca, zechciałbyś patrzeć z Bogiem w jednym kierunku? Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Jezu, zapraszasz mnie do skierowania się ku sercu samego Boga, w którym mogę odnaleźć odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Przyprowadź mnie do siebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.